Kolejny raz w Pustkowie odbyło się święto pieroga, podczas którego można było degustować wyroby przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Co roku imprezie towarzyszą występy zespołów ludowych, promujących lokalne tradycje muzyczne. W przedsięwzięciu zorganizowanym przez gminę Dębica wzięło udział 8 kół gospodyń wiejskich, które przygotowały po kilkadziesiąt pierogów. Integracji nigdy nie jest za wiele, dlatego mam przyjemność Państwa tutaj przywitać na 8. już święcie pieroga. Święcie, które jak widać dopisała pogoda i zapowiada się, że będzie dużo uczestników. To także przygotowania wielu kół, w zasadzie wszystkich kół gospodyń wiejskich, które przygotowały na tą okazję pierogi, różne pierogi, bo i gotowane, i pieczone. Także jest to możliwość degustacji, spróbowania lokalnych potraw. Także naprawdę warto i zachęcam do wzięcia udziału nie tylko w tych, które już dzisiaj się tu odbywają, ale również kolejne. Marcin Ciszek, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek, przedstawił wszystkie koła gospodyń wiejskich i przybliżył główną ideę tego przedsięwzięcia. Cieszymy się, że są z nami, że cały czas trwają, że ta konwencja Święta Pieroga nie wyczerpuje się i nadal są chętni, aby brać w nim udział, pomimo że nie jest to konkurs, jest to przegląd, jest to po prostu forma tylko i wyłącznie zabawowa. No i myślę, że tutaj też bardzo ważne, no nie można powiedzieć, że 9 koło gospodyń wiejskich, ponieważ tutaj na wielką skalę firma Mateo również przygotowała swoje stanowisko, no i tutaj będzie naprawdę pieróg sypał się pełnymi garściami. Na stołach królowały nie tylko te tradycyjne pierogi, bardzo dobrze znane wszystkim ruskie, z kapustą i grzybami, owocami, ale także barwione sosem z kałamarnic, kakaem, ze szpinakiem, serem fetą. Każda z pań ma swój sposób na ciasto pierogowe. Stary przepis, który przekazuję z babci, prababci. Czyli pani go nie zdradza? No nie, no każda z nas ma swój. Jedna dodaje gorącej wody, inna do jakiś tłuszcz do ciasta. Każda z nas ma swój. Taki, spod jej rąk wyjdzie i wyjdzie dokładnie. Na stołach panowały nie tylko pierogi gotowane, ale także pieczone. Pieczone, jeżeli chodzi o ciasto, to jest ciasto twarogowe, podobne do oponek, tylko z dodatkiem drożdży i tam się tłuszczu nie daje. Świetne są takie leciutkie, no ale inne dodeczko, inaczej wykonane po prostu. Mamy pierogi tak, gotowane, smażone i pieczone. Waflowiec to jest też z nadzieniem. Który to jest ten waflowiec? Proszę, z nadzieniem pierogów ruskich. Bardzo każdemu smakował. Po prostu, no tak, smaku nie mógł ktoś dojść, ale w końcu, no jak się podpowiedziało, to uwierzył, że to jest farsz pierogów ziemniaczanych. Mamy z kebabem, pierogi smażone z pieczarkami, pieróg zawadzki z kaszą, też mamy pieróg ze szpinakiem, z gyrosem i mamy pierogi gotowane z kapustą, z grzybami, ruskie tradycyjne, pierogi z pasztetem, z kaszanką i pierogi ryżowo-jabłkowe z cynamonem na słodko. Przygotowania do święta pieroga były bardzo pracowite w każdym z kół. W jednym dniu robimy farsze, a w drugim dniu gotujemy. Jak podkreśla sołtys Pustkowa Maria Mączka, w przedsięwzięcie włączyły się grupy seniorów gminy Dębica. W tym roku mamy 8 kół gospodyń wiejskich, które przeróżne zrobiły pierogi, inne jeszcze niż firma Mateo. I mamy zaangażowany klub seniora, który powstał w tamtym roku, który będzie właśnie częstował wszystkich Boże uczestników pierogami z firmy Mateo. Wszystkim degustującym smakowały pierogi przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Pierogi są przepyszne. Najlepsze są ze śliwkami, polecam naprawdę. Rewelacja. Dziękuję. A inne takie farsze pani lubi? Jeszcze nie skosztowałam. Na razie zaczęłam od pierwszego stolika, idę dalej. Z kapustą jadłam, bardzo pyszne, ale ruskie też pyszne. No i ze śliwką jadłam też od córki. Imprezie towarzyszyły występy zespołów ludowych promujących lokalne tradycje muzyczne.